to wyłączam cały czas niechcący. Co? Niechcący wyłączyłem znowu. Dobra. Szczotka. Szczotka. Gdzieś ja tu widziałem szczotkę. Jest szczotka. Proszę. Uczcie się od prawdziwego Zduna. Ostatni Zdun polski. Tak, bo nie ma Zdunu. Nie ma, no. Ja przejmę po tobie połeczkę. Dlatego się uczę. Masz. Rzuć tam. Zaraz ja wyniosę go. Teraz idź podpal. Tam leży zapalniczki. A tu on na górze. A nie palą już. A pokaż, ja zobaczę. Tak. A gdzie leżą? Do ziemi. A, są, to ty masz tu zapasowych ile? Czekaj, zobaczymy, czy pali. To wyzobacz tam. Ta nie pali. Ta nie pali. O kurwa. To weź dawaj to. Czekaj. Dawaj, ja tym spróbuję. To. No. Tu papierek podpalić, tak? No. Może się zapalić. Tu. No tu. O. Dobra. I teraz trzeba przymknąć, tak? Tak. O, tu jeszcze jakaś zapalniczka jest, wiesz o. Nie pali. Kurwa, zapałki dobrze są. W razie czego. I to na razie tyle, tak? I to na razie tyle. No dobra, ja zaraz ten odkurzacz schowam, a ty idź odpocznij, bo się zmęczył. A ręce umyć? To idź od razu, tu omasz, to z lewu. Umyj. Lachę odłóż. Pali się? Pali się, widać płomień. Ja od razu też umyję. Masz tu mydło, czy tam płyn? Jest, jest. Porządnie tylko wyszoruj. A i tak będą brudne, bo będą podkładać. To, ale mimo wszystko trzeba zmyć. No to... No widzisz jakie czarne? Widzę. Ty, nie pali się, kurwa. To już podpal jeszcze raz. A nie, pali. Dobra, jest. Zaraz drzewko się zajmie, to będzie się palić. No. Od razu ciepły w domu będzie inaczej. Ja też umyję. Ciężko stać, co? Co? Za mało chodzisz, dlatego tak ciężko. Musisz się ruszać, Krzysztof. A nie tylko do kibla, na sracz i z powrotem. Rozpali się, zobaczysz. Już jest, to widzę, pali się, już drzewko się zajęło. A tam dobrze wyczyszczone? To ciąg jest, nie? Dobra. No. Gitara. Mówiłem, że... Odkurzacz trzeba przynieść. Zgadza się? Miałeś rację, Krzysztof. Idź sobie usiądź, a ja umyję ręce, dobra? No i przyjdziesz. I przyjdę. Widzisz jak ciągnie? Ciągnie, ciągnie. Jak już nie, nie ma dymu nawet. Nie ma. Właśnie. Aż dziwne, że nie ma dymu. Tu tak powinno być, tak? Dobra, ja na chwilę odłożę moje ręce. Widzicie? Narobił się? Rozpaliłem. Piec już zaraz znowu sobie nie podłożyć.
Najważniejsze, że się pali, Krzysiek. Będzie ciepło, wiesz? Bo dobra. Dzisiaj było minus jeden na tym, na termometrze, wiesz? Ha? Minus jeden było. No, kurwa to. Wyłączone, a grzeje. Oho. Dobra, może tak. No, narobił się? Narobił się. No. To jeszcze jak odpoczniesz, to dzisiaj jeszcze te łóżko tylko sprzątnij, listy pochowaj, dobra? Jak dam radę, to pochowam. No, to jak odpoczniesz, rybki zjesz. O. A i jutro znowu rybki kupisz. Rybki znowu? Tak. A jutro czwartek? Nie, dziś czwartek. A jutro piątek? Tak. Wiesz? To może kupić od razu reklamówkę. Co? Reklamówkę może kupię. Nie. Nie? Lepiej świeżo mieć? Lepiej świeżo. A, widzisz. No. Porobili trochę, nie? Pali się, zobacz? Pali się, ty. Jest to, go. Widać nawet. Ta? Pali się, no. Pali się? Tak. Widzisz? No. Mówiłem wyczyścić. Żeby nie ten odkurzacz, to byłby problem. No. No. A teraz jest luks. No, to, a to dzięki komu? Tobie. Nie. Jerkowi. Gdzie dzięki mnie tam? Ja ci odkurzacza nie kupiłem. Dorotce. No, widzisz, twojej córce. Dziękuję, Lej. Lżej. Lżej tobie się żyje, nie? Tak. No. No, no i dobra, no. Zaraz ja schowam ten odkurzacz. Co? Zaraz ja schowam go. Ale dobrze. Lecko, prędko. No, ale nie był brudny mocno piec. No, ale był trochę. No trochę był, ale mocno nie. Jednak... Ja ci powiem, wiesz kto to zasmrolił? Tomek, bo on wszystko popił tu. Garny. Niby gartą, tym haczykiem, kruszkiem, tym... wiesz, no. Ale on wszystko podpychał. A ja odkurzacza wyciągnąłem do cegiełki i teraz ogień idzie. Po czym? Trzeba nie, żeby poszedł tam, ale to już w sobotę, wiesz, do chlebka, przynieść gliny. Po co? Bo tu trzeba też pokrobić. Ruszt ten? Wszystko. Ruszt dostać na ten ciemno, na czarno ułożyć, wszystko. Na ten uszczelniacz, tak? Co? Na ten uszczelniacz? Tak. Ale zobacz, tam jak zrobiłem z tamtej strony, nie ma dymku. Nie ma. No a kłóciłeś się ze mną. I po co? Jeszcze zrobisz. A pamiętasz jak się... Jeszcze zrobisz lusta. A pamiętasz jaka umowa była? Że jak zrobi... Ty chciałeś po swojemu. Jedź po glinę, kurwa, jedź po glinę. Nie, glina. Ale no, słuchaj, ale jak było? Tak było, że kazałeś. Nie, trzeba zrobić. Ja powiedziałem do ciebie, jak powiedziałem. Krzyśku, pozwól mi zrobić. Jeśli to się nie sprawdzi, wtedy zrobimy po twojemu. Tak było? Tak było. Miałem rację? Miałeś. No. No. I choć raz. Dziękuję tobie za wszystko, Jarek, że pomagasz. Proszę, Krzyśku. Piec wyczyszczony, węgiel masz, drzewka masz. Nie zmarzniesz. Tak. Jeść masz, to jest co. Ot się uchodził. Teraz będziesz spał dobrze przynajmniej. Kibel. Piec. Wszystko jest. Zobacz, pali się? Pali się. Bo jest ciąg. Potem tylko jak będziesz szedł, to dołóż węgla. No. Żeby utrzymać ten ogień. I będziesz miał ciepło. No i tak mija. Weź do biederka czarnego, wsyp z worka trochę węgla na mnie, co? Weź. To mnie będzie lżej. Tylko niedużo. Ja wezmę, podniosę w czarnym wiatrze. A, do tego tutaj o? No. A, to dobra. Wiesz, niedużo. Zaraz. Żeby ja mógł, wiesz, podnieść, bo... Lżej, tak będzie? No. Dobra. Bo tak, wiesz... Dobra, zaraz wsypię. Ale niedużo. I tam jest trzy wiary, to do trzy rozsypiesz ten worek. Dobra. I przyniesiesz worek. Nie znoś tego tutaj, będę jutro, to ci przyniosę worek. A. No kurwa, przynieś 5 wiader drzewa, 10 worków węgla. No po dobra. Co to? Po co dobra. To? No. To nie jest składowisko, Krzysiek. To jest kuchnia. Masz póki co i tym pal. Dobra. No. To dziękuję za pomoc. Dziękuję ja tobie za pomoc. O! Proszę bardzo, Krzyśku. Nie ma problemu.
Dziękuję za mleko kupienia, za wszystko, za rybki i tak dalej. Dziękuję. No, pozdrawiamy widzów, tak? No. Do widzenia. Do widzenia.